Kapituła konkursu pod hasłem Gdzie te ogrody i kwieciste balkony zakończyła już swoje prace. To już 21. edycja tego niezwykle popularnego wśród suwalczan ekologicznego przedsięwzięcia. Przystąpiło do niego 184 pasjonatów ogrodnictwa. W ubiegłym roku było ich o kilkadziesiąt mniej. Wygląda na to, że mieszkańcy naszego miasta nie zniechęcają się brakiem słońca i wciąż mają ciekawe pomysły na zagospodarowanie swoich rabatów, donic i doniczek. Komisja konkursowa wizytująca ogrody, balkony i tarasy, podobnie jak we wcześniejszych edycjach, nie miała łatwego zadania przy wyborze najpiękniejszych kompozycji roślinnych. Ocenie podległo tak zwane wrażenie estetyczne, ład, porządek, pomysłowość w rozmieszczaniu poszczególnych elementów, a nawet funkcjonalność. Według Jolanty Tam z Zarządu Dróg i Zieleni, która lustrowaniem nadesłanych do konkursu prac ogrodników zajmuje się od lat, w tym roku szczególnie efektownie prezentowały się balkony, lodzie i tarasy. Wśród laureatów tej właśnie kategorii na pierwszym miejscu uplasowała się Anna Chmielewska, drugie zajęła Wioletta Karłowicz, na trzecim zaś znalazło się ex aequo aż sześciu uczestników konkursu. Nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii zieleń w przedogródkach otrzymała Zofia Ben-Brahim. Najpiękniejsze ogródki w przydomowych blokach wielorodzinnych należą w tym roku do państwa Małgorzaty i Grzegorza Mordasów. Komisja za zieleń na terenie placówek oświatowych najwyżej oceniła przedszkole numer 8 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Putry. Wśród laureatów znalazł się ponadto akwapark przy Jana Pawła II za zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni powyżej 1000 m². Łączna kwota nagród wyniosła prawie 30 000 zł. Wszyscy uczestnicy, którzy spełnili warunki regulaminu konkursowego, otrzymali bony w wysokości 100 zł do zrealizowania w suwalskich sklepach ogrodniczych. Własne nagrody przyznało też kilka centrów ogrodniczych.